Dobra, dostałem jakiś nowy itemek. Co to jest? Nie mam pojęcia. Już wiemy, że dodaje życie. Plus jeszcze jakiś telefon jest komórkowy. 3 nowe itemy dostałem. Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu i wyszedł update do Buckshot Roulette, a właściwie to sama gra wyszła na Steama. Podobno są jakieś nowe rzeczy, słyszałem o nowych itemach, ale co dokładnie się zmieniło, to dzisiaj zobaczymy. Są też nowe achievementy. To co, zaczynamy gierkę w takim razie. Też warto wspomnieć, że gra podróżała do 9 zł czy 10 zł na Steamie. Afraid, pigu nie ma też na dzień dobry. Żeby chyba nowicjusze tego nie klikali. No dobra, to wychodzimy z kibla. Na imbę znowu. Stęskniłem się nawet za tym. Ale wszystko dalej doskonale pamiętam. Tutaj gościu pali, nie znika. Nic innego nie mogę zrobić. Chodźmy w takim razie do pokoju z potworem. Mamy tutaj cyrograf do podpisania. Proszę, podpisz to. Powinniście już widzieć kursor, żeby nie było wątpliwości. I mamy, a wpiszę jeszcze raz God. Zobaczmy, czy to się zmieniło. God, nie mogę wpisać. O, zdecyduj, name taken, imię zajęte. To wpiszę Mangi, masz Mangi. Będę Mangi ponownie. Dawno też nie grałem, ale wydaje mi się, że zasady są na tyle proste, że nie będę miał problemów, żeby tutaj ogarnąć. Okej, dwa ślepaki są. Czyli na dzień dobry to lepiej by było strzelać w siebie. I tak zrobimy, w siebie. Ryzykujemy, uwaga. Dobra, był ślepak, zgodnie z przewidywaniami, z oczekiwaną wartością i teraz walimy w dealera. 50-50, wciąż można przewalić niestety. Okej, przewaliliśmy mu, jedno HP zostało zdjęte, a ostatni jest ślepak, który w zasadzie nic w naszym przypadku nie zmienia. I mu się już ryj zmienił. Po pierwszym ciosie? Wcześniej nie dostrzegłem, wydawało mi się, że od drugiej rundy mu się zmieniał. Okej, 3, 2, teraz są dwa ślepaki, 3 pełne naboje. Warto też patrzeć, czy nie ma tu jakichś innych nowych rzeczy, ale tak czy inaczej, jak już teraz go ustrzelę, a warto od razu to nawet zrobić, to będzie druga runda i będziemy mieli wreszcie i... O nie! Dwa ślepaki tylko było, akurat się trafił, ale skubane. To teraz nas walnie, a nie w siebie wali, idiota. Idiota, naprawdę idiota. Chciałem powiedzieć, że teraz będą itemy. I to jest ta najciekawsza część. Nowe itemy, jakie doszły i co robią? Czy może bardziej balansują grę? Mangi wins. Wygrałem, jej, pierwszą turę. Prościej być nie mogło, słuchajcie. Sprawmy, żeby było bardziej interesująco. Zobaczmy te itemki, wyciągamy. Okej, i mogę sobie dać papieroski, to wiadomo, na życie. I piła, nic nowego mi się nie trafiło, jemu też nic nowego. Dobra, to zobaczymy, za chwilkę jest 1-1. To tutaj lepiej chyba celować w niego. Lepiej na siebie nie brać ryzyka, a w razie czego jeszcze mam papieroski, żeby się uzdrowić. On niestety też ma kajdanki, ale w tym akurat w tych okolicznościach niczego to nie zmienia. No dobra, super wyszło, zadaliśmy mu już to 1 HP. Gdybym użył piły, to dwa by poszły od razu, ale wiecie jak to jest. Żałowałbym, że ślepak wyszedł. No, co innego mogło się trafić, on za bardzo tutaj też nie myśli tym wszystkim. Ziomuś, jakie jeszcze itemy możemy dostać? Piwo dostaliśmy i znowu ten cyrograf dostaliśmy. Umowę z Bogiem. Z Bogiem? Z Bogiem. Lupę. Nie ma nowych itemków, może nowe itemki dochodzą później, jak już się przejdzie raz grę. 2-2 jest. To teraz, czy bierzemy na siebie ryzyko? On ma aż 3 piły plus kajdanki. Tego nie widzę. Jak zmienimy szansę, to będziemy wiedzieli, czy warto ryzykować, czy nie. Wyrzucam nabój. Oj, sytuacja się wcale nie poprawiła. Jeśli ja teraz w siebie walnę i on mnie walnie, to on potem może mnie ze zdwojoną szansą walnąć. To będzie bardzo nieopłacalne. Więc lepiej w niego bić, jak już nawet jeśli są większe szanse na ślepak. Ale wiecie co, chyba jednak użyję szkła powiększającego i zobaczę jak to tam wygląda. Jest ślepak, okej. Czyli zgodnie z oczekiwaniami to w siebie bije i teraz byśmy mieli 50-50. Szkoda, że nie zagwarantowaliśmy sobie tego strzała. Mogłem od razu użyć lupy. Chyba bardziej było opłacalne niż to piwo. Piwo to lepiej przy końcówce chyba używać. Patrząc po jego itemkach może być różnie, więc niech będzie, że w niego ryzykujemy. Najwyżej walnie nam za dwa. Okej, walnęliśmy my jemu. Itemki jeszcze zostawiam na następną turę. Idealnie też będzie, bo dobijemy go. 2 HP mu zadamy, jeśli piły użyjemy, to powinno być dobrze. I co, powiedzcie mi, czy stęskniliście się za Buckshot Roulette? Ja nawet tak, to jest taka prosta gierka, ale taka śmieszna. Może już trochę miała swoje 5 minut. Była tym trendem, który szybko wygasł. Ale jako, że Steamowa wersja wyszła, to jeszcze mam jakieś oczekiwania. 3 są naboje i 2 łyse. To oznacza, że jest spora szansa. Lepiej tego piwa nie będę używał. Spora szansa na to, że teraz będzie faktycznie nabój normalny. Więc przypiłuję sobie i walimy. Ryzykujemy, że za 2 mu od razu walnę. Tak zrobimy. Kurde, no była większa szansa. Teraz będziemy w dupie, bo ma jeszcze piwo, ma 2 razy kajdanki. Ale zaryzykowałem i się nie udało. Zobaczymy jak teraz będzie. 2 razy kajdanki, nie widzę tego, słuchajcie. Zobaczymy jak szanse. On pije, o, nabój sobie wyskoczył. Więc jest teraz porówno,
Było 3-2. Nie, nie, nie. No niestety walnął mi. Jeszcze za dwa mi walnął. Nie wyszło to dobrze, mamy porówno. Z czego znowu może użyć piły. Jeśli teraz użyję piły i mu to siądzie. Czekajcie, było więcej, no może być ślepak i dwa na bo, o kurde. Dobra, udało się, żyjemy, żyjemy moi drodzy. To był ślepak. I były tylko dwa naboje. To oznacza, że tutaj musi być już naładowany nabój. Ja muszę się uzdrowić na pewno, uzdrowię się. Bardzo dobrze, że mi te papieroski wyleciały. Papierosek jeden i papierosek drugi. Teraz było 3-2. Dwa ślepaki już były, więc tutaj będą tylko naboje. Więc jak ja teraz go walnę, to on mi potem odda ze zdwojoną siłą. To w moim odczuciu, żeby nie dawać mu szans na użycie tych itemów, dobrze by było użyć tego piwka. Przerulujemy jeden nabój. I jeden powinien być kończący. Nie, to był ostatni! Coś źle policzyłem, o cholera, ale sobie strzał zabrałem. Kurczę, to co ja zrobiłem? Ja... źle, machnąłem się ludziska. 3-3, mój błąd, byłem święcie przekonany, że dwa naboje zostały. Ta gra niestety polega na zapamiętywaniu. 3-3, ale wyszło słabo. Z niczym nie skombuję tej lupy. Zobaczmy co jest, nie gramy już fory, możemy iść z itemkami. Jest ślepak, możemy w siebie celować, no to nie mamy za dużego wyboru. Tak czy siak cieszę się, że nie oberwałem za dwa od niego. Niestety teraz oberwę, więc jak ja mu jeden walnę, a raczej tak się stanie, to on mi już zada dwa. Nie będzie to co prawda moja przegra na nic z tych rzeczy, ale też ma te kajdanki, to mnie trochę przeraża tutaj. Jeszcze jeden, jakby on sobie walnął w łeb, bardzo by to była dla mnie korzystna sytuacja, mam nadzieję, że tak będzie. Ale co tam się ogarnęło z tym, wcześniej z tymi nabojami? Musiałem naprawdę coś źle przeanalizować. Może ja pierwszy się ruszałem i walnąłem jednak ten pierwszy nabój? Tak sobie obzurałem, że są dwa naboje do końca. To było słabe. Dobra, on mi bije za dwa prawdopodobnie. Uwaga. No, znaczy 50-50 było. 50-50. Walnął. I uwaga, teraz drugi cios. Ale nie ma już piły. Nie walnie mi dwukrotnie większych obrażeń na szczęście. Więc nie będzie źle. Ale to były faktycznie obrażonka. Papieroska sobie użyję, to damy radę. Szanse nie siadły. Ja już go miałem zlikwidowanego prawie. Ale nie siadło tutaj. Dobra, czyli były dwa naboje, jeden ślepak z mojej strony. Przeanalizowałem sobie to co było i słuchajcie, chyba został ślepak, więc i to dodatku jeden, więc to nie ma znaczenia w kogo bije. No tak, bo to i tak koniec gry, bo on jeszcze piwa użył. Mamy piłkę. Piłkę. To niezła piłka. Nie ma żadnych nowych itemów, a powinny być. Dziwię się, może faktycznie później się odblokowują? Skoro jest 5-2, jest naprawdę duża szansa, że go teraz zabiję i użyję sobie dla flexu piły. Jeszcze mimo, że ma 1 HP. No masz, 5-2. No jaka jest szansa? Bardzo mała, że nie oberwie, więc druga runda jest nasza. I wiecie co? Bo tak doczytałem sobie na Steamie, że bardzo możliwe, że w tym trybie wszystko albo nic, czyli piguły, będzie dopiero, będą nowe itemy. Nie ma transfuzji, nie ma defibrylacji, to wszystko znamy. Na krawędzi życia i śmierci. Do odcięcia kabelką. 4 itemki. Zobaczmy, czy są jakieś nowe. Nie ma nowych, nie ma niestety nowych. 4 itemki. 2 puste, 1 nabój. Nie używam na początek piwa, bo mogę pozbyć się tego pocisku. Tego bym nie chciał. A patrząc po jego itemkach, dobra, używam lupy. Szczęście mnie tak obdarowało, że mogę... O, ślepak, no, była duża na to szansa. Mogłem też bez używania lupy, ale byłaby lipa, gdyby jednak się tutaj trafił na bój. Może tchórz taktyka, ale zobaczymy sobie, skombujemy. Znowu ślepak, widzicie? Mogłoby być nieciekawie, gdybym tego nie wykorzystał. Albo mogłem piwo wykorzystać, ale skąd miałem wiedzieć? Była też szansa, żebym usunął dobry nabój z tego i bijemy od razu za dwa. Nie dajemy w ogóle fory. To jest ostatni nabój. Wszystkie w ogóle zostały wykorzystane przez nas, więc bardzo współczuję temu dealerowi, któremu właśnie zadajemy obrażenia za dwa. Dzięki wielkie ziomuś. Akurat się dostaje 4 itemy, więc niestety akurat mu wejdzie w limit. Że idealnie dostanie te wszystkie. Co on tam dostał jeszcze? O, nieciekawie, piłę ma. Szkło powiększające jest 4-4, jeśli chodzi o naboje. To ja bym zrobił tak. Piwko. Zobaczymy, tak żeby była większa szansa na ślepaki. O, na zwykłe naboje, sorry. Teraz jest większa szansa na zwykłe naboje, więc teoretycznie moglibyśmy już użyć kajdanek. Dobra, używamy kajdanek, zobaczymy, zobaczymy. W przyszłej turze najwyżej jeszcze się pobawimy. Tak przy końcówce na przykład tym piwem. Chyba zrobiłem to dobrze i teraz dwa razy go bijemy. Niestety bez zwiększonych obrażeń. Okej, to był ślepak jednak, to był ślepak. To nie gadajcie, że teraz nie będzie. W puli są dwa ślepaki i naboje. No nie, no musi teraz nabój być. A nic więcej nie wymyślę z tego. Nabój musi być. Jeśli teraz nie będzie, naprawdę miał farta. No, mamy. To jeden cios zadany.
Jeszcze 3 HP ma. Niestety teraz powinniśmy oberwać srogo. 2 ślepaki i 3 naboje, więc jest duża szansa, plus jeszcze podejrzał sobie. Pewnie piłę użyje. A nie, nie używa. Dodaje sobie HP. O, no właśnie. Ciekawe, czemu tak od razu to akurat. Kajdanek używa i mamy przekichane teraz z kajdankami. Tak, za 2 zada. Ja też mogę sobie zwiększyć HP. Zaraz to zrobię, to na spokojnie. I w łeb krzywy dostaliśmy. I teraz drugi cios, on pije piwo, ale to jest dziwny ruch, bo wywalił nabój. Teraz chyba nawet ma 50-50, jeśli dobrze liczę. O, ślepak walił. To teraz powinien być chyba... Ej, w siebie w nabój? A nie, ślepakiem siebie walnął. To teraz został mu jeden nabój. No, dobra. Czyli dobrze to ogarnąłem. Niestety mam mniej życia niż on. I dostajemy itemki. Fajnie, mogę sobie dodać żyćko. On dostał tylko jedne papieroski, a jest 3 do 2. 2 ślepaki. Dodam, będziemy się teraz bawili. Papieroska, dobrze. W ogóle mi śmieszy, czemu papierosy odnawiają HP? Powinno być zupełnie na odwrót. Od pierwszej wersji tej gry nie potrafię tego zrozumieć. 3-2. Używamy kajdanek. Czy podglądamy? Chyba nie. Jeszcze zostawimy te itemki. Chociaż mogę dosłownie wszystkie pociski wywalić. Jakby tak nie patrzeć. Ej, to może tak zróbmy. 3 do 2 jest. Teraz jest 2 do 2. To wywalamy pociski, aż będą ślepaki. Możemy wszystkie pociski wywalić tym piwami. Dobra, to pierwszy. Pytanie, czy to też ma sens, bo ja mam lupę, jakbym chciał. 2 razy większe szanse są. To lepiej skombować z piłą, jak dostaniemy, czyli 2 do 1 jest. To zobaczmy, jak teraz wyleci ślepak, to możemy walnąć, a tak to jeszcze możemy jemu nabój wywalić, ok? Wywalił się normalny nabój. Czyli jest ślepak i nabój, to wywalamy teraz, oby ślepak się wywalił. Uwaga. Dobra, ślepak się wywalił i został jeden nabój, więc walimy mu w łeb, plus nie dajemy mu tury, plus nie dostanie więcej itemków, bo ma już limit, no wszystkie tutaj wsadzone. I teraz jest odcięty prawdopodobnie, bo już wchodzimy w życie prądowe. Are you ready? To ty powinieneś być gotowy, ziomuś. To tobie odcina życie. A z itemków lupa, ja chcę piłę, ja chcę, chociaż nie ma znaczenia już ta piła. Teraz piła i mogiła, wygrywamy. Nawet jeśli jest 4 do 2, możemy użyć szkła, więc szkiełko, jest nabój i wygrywamy to. Naprawdę bardzo łatwa gra. Widziałem, jak mój znajomy Ryfek to grał, jemu się tak nie poszczęściło. Widziałem, że można faktycznie nie mieć szczęścia do tej gry, bo ja byłem święcie przekonany, że można cały czas wygrywać, jeśli już się znajdziemy. O nie, patrzę tymi oczami. I w kwestii endingu, nie sądzę, żeby coś się zmieniło, ale zobaczymy. Mamy kworsę teraz, odpinamy. Dzięki za walizę. Uciekamy, zabieramy całą kasę, dolarki moje. Mamy hajsik, beat the game. Achievement dostałem. 70 tysięcy zdobyłem. 70 tysięcy to jest standardowy wynik. 65 tysięcy zdobyłem, okej. I zobaczymy, co jest dalej. Exit. Double or nothing, teraz unlocked. To jedziemy. Podwójny tryb albo nic. I teraz jest telewizor. Czemu jest telewizor wywalony? Ej, o co z nim chodzi? Koni? Wow, checking, party, jakaś macierz partycji. Voltr. Volta właściwie. Shots fire, tu mam moje statystyki, czyli to się zmieniło. W pełnej wersji pierwsza rzecz, mogę guziczkami sobie coś klikać, przełączać. A tu mogę na full screena? A, co? Okienka. Check the leaderboard, mam tutaj leaderboard, czyli mogę zobaczyć, jak dobrze mi poszło. Aż lideszko, można się chyba określać. Ale śmieszne, że ktoś z drugiego pokoju przez lustro wywalił komputer. A tu mam zablokowane to. Oj, dałem X-a, co się stało? Aha. Pierwsza zmiana potężna w tym update'cie. To zaczynamy tryb z pigułami. Bierzemy piguły. Może wpływać na twoją zdolność jazdy. Tak. Tym razem nie ma ostrzeżenia, że nie polecane od razu w grze. Zjedz piguły. Dostałem achievement za to. Gościa już nie ma z papieroskiem. Wszystko albo nic, właściwie podwójnie albo nic. Standardowo musimy też pakcik podpisać. A go stroluje, napisze name, imię. Name, name. Zadziałało, zadziałało. Dobrze, teraz chciałbym zobaczyć nowe itemy. Od razu dostajemy itemki już w pierwszej turze. I uwaga, jest coś nowego? Jest! Jest coś nowego! Ludzie, jest coś nowego! Dostał tam, 2-2 jest. Jakieś opakowanie czegoś, mi to na dolary przypomina. Może to jest paszport, żeby uciec. To zróbmy tak, wywalmy coś z puli. Być może wywalimy jeden nabój i on nam nie odda dzięki temu. Nie, niestety się tak nie stało. Zobaczmy teraz szkłem, co tam będzie ciekawego. Też ślepak, czyli wszystkie ślepaki zużyliśmy. To oznacza, że dostaniemy, będzie wiedział ze 100% szansą, żeby nam przywalić za 2. Nie podoba mi się to, plus nie wiem jeszcze, co ten itemek robi.
Więc ta runda nie zaczyna się dobrze. Dealer, trzymaj pocisk, niestety drugim mi już oddasz. Nie wiem, czy dało się to lepiej zrobić. Możliwe, że gdybym na początku zaryzykował i w siebie walnął, bo dwa ślepaki z rzędu. Jezu, mała szansa na to była. Co on robi? Uwaga! Wysuwa czekoladkę? Nie, piguły. Piguły zażywa? Piguły dodają mu życie i to jest tyle? No ale piguły to już są sensowniejsze niż cygarety. I niestety, za dwa bije. Jest mądry cwaniaczek. Wiedział, żeby to zrobić, plus jeszcze życie dostał. Tutaj już mogę przewalić wszystko. Niby tryb wszystko albo nic, ale ten początek fatalnie wyszedł. Patrzymy, co dostaniemy teraz. Mogą być... Dobra, dostałem jakiś nowy itemek. Co to jest? Nie mam pojęcia. I to już wiemy, że dodaje życie. Plus jeszcze jakiś telefon jest komórkowy. Trzy nowe itemy dostałem. Trzy jest. To już wiem, że powinienem się uzdrowić. On nie ma wzmocnienia żadnego, ale ma dwie uzdrawiaczki. Pilsy. Jedziemy z tym koksem. O! O! Czyli pilsy to nie jest gwarantowane życie. Możemy się przekręcić od pigułek. A może to są pilsy tylko jego leczą, bo on nie zażył wcześniej pigułek. Kurczę, i fajne. Tylko nie zobaczyłem niestety, co robi reszta itemu. Ale zgaduję, że to jest po prostu 50-50% szans, że się przekręcimy albo że się uzdrowimy. Nic nowego. A on już dostał... A nie, czekajcie, więcej itemu dostaje. 4 itemy na dzień dobry. Więcej, jeszcze 5. Ej, jakąś bombę dostałem, on też ją dostał. Łapka na szczury. Musimy się dowiedzieć, co to robi. 3-2. Życia możemy uzdrowić, ale nie wiem, czy będę w stanie. Dobra, jest napisane, co to robi. Jeśli dobrze to rozumiem, to robi ze ślepaka nabój, a z naboju ślepak. Inwerter, nawet nazwa na to wskazuje. Telefon, tajemniczy głos daje ci wizję. To może zrobię tak, użyję tego inwertera. Raczej jest ślepak. Okej, inwerter. I nie wiemy, co jest. Używamy kajdanek. Dobra. I teraz dowiemy się jeszcze z telefonu, co jest. Tak, w razie czego. O, co to na telefonie mówi? Trzeci to jest blank. Trzeci jest blankiem. Czyli wiemy, że jeśli teraz dwa razy walniemy, to on będzie miał blanka. O kurczę, to działa trochę inaczej niż lupa, ale podoba mi się. Blanki są trzy. To teraz możemy wciąż trafić na dwa blanki, ale raczej mała szansa. Walimy mu po łbie. Nawet jeśli odda nam... Chociaż on też ma telefon. Okej, okay. Jeden nabój wywalony. Faktycznie, jak polaryzację zmieniłem, właściwość tego, to zrobił się nabój. Czyli teraz powinno być 2-2 w dalszym ciągu. Wiemy, że trzeci to blank, więc tu musi być nabój. Nie, zobaczymy. Niestety ślepak faktycznie był. Trzeci on mówił, że będzie blank. Niestety on też patrzy wizję w przyszłość, ale tam dostajemy chyba losowe. Ja patrzę przed siebie i rzuca ten telefon do kosza. Używa papieroska, niestety. Trzeci blank, tak? Używa, więc wywala tego blanka. Patrzcie, jak przewidział. Może dostał tę samą wizję. Nie wiemy, co on dostanie. I uwaga, wali mi na pewno. Niestety, wywalił wszystkie te blanki. Strasznie mu się pofarciło. A na mnie. Tyle itemów wywaliłem. To są dla mnie nowe itemy, nowe sprawy, więc wciąż to poznaję. I teraz wiemy, że został... dwa blanki poszły, to teraz mamy gwarantowane uderzenie. Gwarantowane uderzenie. Dobrze. I koniec gry, jeśli dobrze myślę. Dobrze, że nie wywaliłem piwa, nie? Dobrze. Koniec. Itemki. Czyli trzy nowe itemki doszły, nie wiem czy więcej. O, to jeszcze nie wiem, co robi. 4 itemki nowe doszły. On też to dostał? Nie. Ale ma ten inwerter. 3-3 jest. 3-3. W takim razie zobaczmy, co to robi. Adrenalina! Ukradnij item i użyj tego od razu. A jeszcze zobaczmy piguły. 40% szans, żeby zyskać dwa ładunki. Jeśli nie, straci jeden ładunek. Faktycznie jest szansa na niekorzyść. Tym by się przydało lupę ukraść. Nie ma niestety. To może mu ukradniemy to i w ten sposób on tego nie użyje. Albo kajdanki mu ukradniemy. Bo jest 3-3. To dobra, użyję piwa. Zmienię te szanse, żeby wiedzieć, na czym stoję. Najlepiej, żeby nabój wypadł. 3-3, czyli są dwa naboje. To mogę inwertera użyć teraz. Nie będę mu ułatwiał, inwertera użyję. Zobaczmy, co to zmieniło. Ten inwerter to może być nawet useless przedmiot, ale ja bazuję na szansach. Większa szansa jest na ślepaka, więc skoro tak, to użyłem tego inwertera. I kradnę mu teraz... kradnę mu teraz item, chyba że to jest losowy item. O kurczę. Co teraz? Mogę... Nie, mogę wybrać. Chcę to. Chcę kajdanki.
dostał te kajdanki, od razu faktycznie tego użyłem. Inwertera użyłem, raczej jest nabój, więc zaryzykujemy i użyjemy piły do tego. Może się okazać, że jest ślepak, że zamieniliśmy nabój na ślepak, wtedy może być problem, ale ta gra i tak polega na szansach. Aha, po co ja tego używam, jak on ma 1 HP? Sorry ludzie, nie popatrzyłem. Useless to było. Dobra, walnęliśmy mój, tak. Ja pierniczę. Nie, no nie popatrzyłem, patrzyłem co jest najlepiej zrobić. I tak rozkminiłem sobie w głowie, że tak będzie najbardziej opłacalnie, nie patrzyłem na życie. Dobra, no. To i tak jest natura, więc chyba itemki się usuwają, nie? Czy jak to było? Druga tura? Tak, itemki się usuwają, to i tak nie miało znaczenia, widzicie, to na swoją obronę powiem, ale nie było to przemyślane. Niestety muszę tu przyznać, dostałem znowu ten telefon. 4 itemy, 5 itemów, 5 itemów, a on co dostał? O nie, znowu ma kombosy i ma on adrenalinę, on może nam ukraść tym razem item. Lepiej wywalić, 3-3. Fajne są te nowe itemy, bo faktycznie trzeba na przykład myśleć o szybszym wywalaniu swoich rzeczy. Zobaczmy przyszłość, co kryje przyszłość, była taka karta w wybuchających kotkach. Czwarty to blank, jest 6, więc szansa, że pierwszy będzie blankiem, jest mniejsza. Czyli raczej będzie nabój. Zaczyna być intensywnie. Żeby on mi nie ukradł rzeczy, to zrobię może w ten sposób, że użyję sobie kajdanek. Jest większa szansa, że nie będzie. Dobra, użyję kajdanek i biję w niego. Raz biję. Ale następny nabój chyba sprawdzę. Okej, okay. Nabój był faktycznie. Czekajcie, kolejność. Pierwszy był. I może być jeszcze drugi, trzeci. 5, 6. I dalej jest 2-2, że będzie teraz nabój albo nie. To użyjemy szkła powiększającego. Jak tu jest ślepak, na przykład to w siebie damy, mamy kolejną turę, wypstrykamy się z tych rzeczy w siebie. Na siebie, czyli jest ślepak faktycznie i mamy teraz większą szansę na to, że będzie nabój i znowu mu walniemy w łeb krzywy. I tak bym faktycznie zrobił. Dobra, poszło. Niewiele nam to dało, ma jeszcze jedno życie. Pamiętajmy, że może użyć piguł i się zabić. O. A jeśli mu to siądzie, ma 2 HP. Ale pewnie mu siądzie, znając życie. No nie, używa kajdanek. Teraz będą chyba... jak to się sprawa ma? Teraz będzie czwarty? Chyba czwarty. Teraz będzie blank. Jeśli dobrze zacząłem liczyć. Blank. On też zobaczył jeszcze papieroska. Ej, ukradł mi tego papieroska, ale ham. Tego nie przewidziałem, że użyje w formie defensywnej. O, używa pigu. Zobaczymy, czy straci, czy nie. 60, że straci. Procent. Jedno życie, przekręcił się. Przekręcił się. I w siebie? Co ty? A, ślepak. A, bo mówił, że czwarty ślepak, to było wiadomo. I teraz się bije. Ej, ślepak 2 razy. I teraz wie, że mi walnie za 2. Z czego to jest chyba ostatni już nabój. Ślepak 2 razy, tak. Ostatni nabój. No, wyszło ci. Wyszło ci. Nie wiem, jak on to przewidział wszystko, ale dobrze pomyślał. Sytuacja robi się nieciekawa. Możemy zaryzykować i uzdrowić się, ale też się przekręcimy. Nie wiem, czy warto ryzykować. Kajdanki nam odlatują. I nowe itemy dostaniemy. Oby papierosy były. Oby papierosy. Kajdanki, bardzo dobrze. Mogę ukraść mu coś i szybko użyć. I użyję mu papierosów, jeśli są. Ma papierosy? Chyba ma te piguły. 3 do 4 chyba widziałem. 3 do 4, czyli więcej jest ślepaków. To są papierosy czy nie? To są chyba papierosy, bo już mi się opakowania mylą. Papierosy. Użyję sobie, żeby się nie uzdrowił, a ja może się uzdrowię. Zobaczmy sprawę, jak sytuacja się... A nie, to jest inwerter. A widzicie, z daleka nie było aż tak dobrze widać. Ej! Nie zdążyłem wziąć! To jest na czas, nie mogłem się zastanowić. Ha! A, to chamstwo. To raczej wywalimy teraz ślepaka. Oby sytuacja się nie skomplikowała. Ślepak. No nie, i nabój wywaliliśmy. Teraz jest 4 ślepaki, 2 naboje. Mogę w siebie bić. Dobra, bardzo duża szansa jest, że jest ślepak, więc w siebie biję. Tak. Siadło mu! Ja pierniczę, i to jest teraz trudniejsze niż myślałem. Ale to skrzaniłem. Zobaczmy, co jest dalej. Tak, gramy dalej. Widzieliście, co tam się wydarzyło. O, ile pił. Jeszcze więcej pił. 3 ślepaki, 2 naboje. 3 ślepaki, mówisz. Mam tyle tych pił, że możemy ryzykować spokojnie. Rozsądek może podpowiadać, że lepiej na nas użyć, bo jest większa szansa na ślepak, ale widzieliście, co ostatnio się stało. I on nam na pewno 2 razy zada. Dobra, piły używam. Szybka sprawa. Nawet jeśli to jest mniej szansowo opłacalne, to i tak mam pił na tyle dużo i wolę chyba ryzykować w niego. Dobra, mam. Żeby to, wiecie, trochę policzyć na to szczęście. Skoro ostatnio się nie udało. I jest jeden nabój tylko, więc opłaciło nam się to ryzyko. Piłu używa, przekręć się debilu ty. Przekręć się, nie, zyskał życie. Co on? Okej, okay, nabój wywalił, czyli 2 ślepaki będą.
Nie opłacało ci się, chłopie. Masakra. Tuturu, tuturu. Jak się dalej ma sytuacja? Mamy nie inwerter, tylko kradzież itemów. Po prostu to jest inwerter. Inwerter też dostaliśmy. On dostał telefon za to. Dwa ślepaki, jeden nabój. Ja mu kradnę. Tak, kradnę mu, kradnę. Nie ma co. I od razu klikamy. Od razu klikamy. To może nam od razu zdradzić. Albo, dobra, kajdanki, chrzanić to. Wolę mieć dwa ruchy. Trudno, mam dwie piły, mogę dwa razy użyć i będzie git. Nawet jeśli zdarzy się, że teraz wystrzelę ten nabój, to mogę inwertera użyć. Bo jest jeden nabój, tak? Więc mogę i tak go dobić fajnie. Dobra? Poszło, fajnie, poszło. To był jedyny nabój, więc teraz inwertera użyję i go dobiję. To jest super, ten przedmiot jest akurat w takiej sytuacji. To jest właściwe wykorzystanie tego. Czyli robienie sobie szans, kiedy już szans nie ma praktycznie. Czyli zmieniamy nabój i bijemy mu znowu w łeb. Bum. I super siadło. Bierzemy szybko itemki. Czyli w sumie jest nie 3, 4 nowe itemy są. Te piguły są chyba takie najgorsze. Okej, znowu dwa ślepaki, jeden nabój. Taka sama sytuacja. On ma lupę. Nie mogę mu ukraść ani nic, nie? O, w dupę. Jest większa szansa na ślepak. Więc użyję inwertera. Jak użyję inwertera, to użyję też piły. I mamy teraz 2/3, że to będzie pocisk za 2 HP. Jeśli nie... Kurde... To znaczy, że będą ślepaki. Same ślepaki będą. Czyli on i tak nam nie zada. Super, super. To i tak nie było złe. No, piwem wala. Wie, że tą nic nie zmieni. Dobrze myślę, nie? No. Prirunda. Tak czy siak, użycie inwertera nie było złe. Dało nam okazję, a jemu żadnej. Więc to jest tutaj kluczowe w tej kwestii. Bardzo dużo itemów nagle dostałem. Używamy też telefonu na dzień... O Jezu, 3/4. 3 naboje, 4 te ślepaki. Takich sytuacji nie lubię, bo te szanse z tymi szansami to różnie bywa. Telefon, powiedz nam, jak sytuacja z nabojami, co, gdzie jest? Trzeci jest nabojem, czyli mogę teoretycznie powywalać to, dwa piwa i wtedy mu gwarantowaną szansą walnąć, ale mnie nie podobają się jego itemy. Jak on nam przywali z tym dwa razy z ulepszeniem, to jeszcze dwie lupy ma. Powalniemy tym trzecim nabojem. Raz. Co wywalamy? Ślepak czy nabój? Dobrze było, żeby naboje powywalać. Nie no, ślepak, czemu ślepak? Teraz. I trzeci będzie nabój, dobry. Dobra. Wywaliliśmy jeden nabój z puli, my mamy tutaj drugi i jeszcze będzie jeden, a reszta to ślepaki, więc to nie jest taka zła sytuacja. Weźmy mu, wywalmy, chociaż on ma inwerter, nie ma inwertera, to jest git. Walnę mu. Nie wiem czy też mogę użyć papierosku w tym momencie, kiedy maksem zdrowia jest 3. Chyba wolę nie ryzykować, on patrzy w lupę. I prawdopodobnie teraz w siebie walnie. Zgaduję, że teraz nie będzie tego naboju, ale niestety właśnie... O, używa. Zobaczmy, co tam wyczytał. Szkoda, że ma te lupy. I używa kajdanek, no nie, czyli prawdopodobnie... Taki swag. Wiedział, że jest, nie walnął w siebie. Teraz patrzy. Znowu ślepak. Czemu on w siebie po prostu nie walnął, nie? Idiota. O, chcę zobaczyć, jak sytuacja wygląda. Wywala telefon. I uwaga. Wali w siebie, a potem... Jeden ślepak, jeden nabój, jeśli dobrze myślę, mu zostaje. Uwaga. No nie, i teraz walnie mi za 2 HP. Dobrze to wymyślił. Chyba poprawili trochę AI tego wroga. Nie. Dobrze to zrobił. Plus jeszcze ja mam kajdanki, ale nie ma już naboi. Mamy kajdaneczki, piwo, lupa wreszcie, jakaś lupa. A on ma telefon. 3/4, więcej ślepaków, 4 ślepaki. Ja zacznę od uzdrowienia się, nie mam wzmocnienia obrażeń, więcej ślepaków. Zobaczmy, co jest. Już trochę... Okej, jest ślepak. A mogę też inwerterem zrobić, będę miał free obrażenia. Inwerterem lepiej porobić sobie. Poradzić sobie, te inwerterki to tutaj świetnie działają. Dajemy też oczywiście kajdanki, głupi by nie skorzystał. Jeśli to dobrze ogarnie kajdankami, to mamy przerąbane. Trzymaj, koleżko. I wtedy wywaliliśmy ślepaka, więc jest 50-50. Więc inwertera lepiej nie używać, ale możemy te szanse zmienić piwem. Więc piwko tutaj chyba wejdzie z mojej strony. Piwko, no piwko, upojenie i co tam wyleci z niego? Ślepak, czyli jest większa szansa teraz na nabój. To bije w niego, mam nadzieję, że się trafi. Dobra, trafiło się. Wywaliliśmy dwa naboje. Nie dwa naboje, jeden nabój. Dwa naboje jeszcze powinny być, ups.
To dalej nie jest dobra sytuacja. Widzicie, on może dwa razy mi walnąć z nabojem. Jeszcze się dowie, gdzie co jest, plus jeszcze ma papierosy. Ej, no i jeśli chodzi o itemy, trafiło mu się lepiej. Trudniej jest teraz ogólnie w Backshot Roulette, wam powiem, z tymi nowymi itemami AI poprawionym. Mam problemy. O, używa piguły i pewnie sobie doda. Zawsze mu się... Nie no, raz mu się nie poszczęściło. A, przekręcił się. Okej. Czyli sytuacja się nie zmieniła tymi papierosami. Żeby tylko dwa razy na mnie walnął. O, siebie bije. Kurde, nie. Wiedział, po telefonie wiedział. I teraz dwa razy nam przywali i giniemy. Wiedział, nie powiedział, a to było tak. I teraz wie, że jest nabój. Pewnie. Koniec. Dobra ludziska, muszę przyznać, że nowy tryb jest naprawdę trudny, uwzględniając nowe itemy. Statystyki możemy zobaczyć i tak to widzieliście tutaj z mojej strony już zmiany. Jeśli chcielibyście jeszcze jeden odcinek, w którym pokazuję ewentualnie endingi albo jeszcze inne rzeczy i wreszcie wygraną, bo dzisiaj się niestety nie udało wygrać, to dajcie mi znać. Ja byłem Mangetsu, trzymajcie się i pa pa!